Witam w 670. części audycji Voice of Freedom na Deni Radia Enfala, w której pochyli się nad tekstem artykułu autorstwa Aleksandry Kołtun pod tytułem Niewiedza a rozwój nauki. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Celem artykułu jest naświetlenie szeregu powiązań pomiędzy filozoficznymi i społecznymi ujęciami wiedzy i niewiedzy, a w konsekwencji odmiennymi wizjami funkcjonowania i rozwoju nauki, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu jej otoczenia społecznego, kulturowego, ekonomicznego. Związki pomiędzy wiedzą i niewiedzą, a następnie między nauką i jej otoczeniem, zostaną przedstawione z kilku perspektyw. W tradycyjnych modelach e, nauka ma pozostawać w pełni autonomiczna, postęp ma charakter kumulatywny, zaś niewiedza stanowi istotny problem e, wyłącznie jako potencjalne źródło. Problemów badawczych. Z kolei według Tomasa Kuna na naukę mają wpływ czynniki pozapoznawcze. Jej rozwój ma charakter skokowy, ale kwestia wiedzy i niewiedzy wciąż pozostaje ściśle związana z danym paradygmatem. Dopiero w ujęciach konstruktywistycznych, w których nauka podlega niejako rozszerzeniu, a jej rozwój jest ściśle powiązany z bieżącymi problemami społeczno-ekonomicznymi, niewiedza staje się ważnym i rozważanym pod wieloma względami problemem. Na koniec zostaną omówione. Wybrane zagadnienia z perspektywy postkonstruktywizmu. W tym ujęciu nauka jest analizowana z perspektywy praktyk dyskursywnych i materialnych, zaś kategoria rozwoju staje się szczególnie problematyczna, ponieważ sukces nauki jest rozumiany w kategoriach jej skuteczności. Wreszcie, wraz z zacieraniem granic pomiędzy nauką a otoczeniem, komplikuje się także znaczenie i rola niewiedzy. Tradycyjny i ikunowski model nauki. W tradycyjnych modelach naukę uważa się za najbardziej profesjonalną i najbardziej racjonalną spośród wszystkich form poznania. Przede wszystkim dzięki posługiwaniu się specjalistyczną metodą, a także geniuszowi wybitnych jednostek. To teoria naukowa stanowi podstawową jednostkę strukturalną wiedzy, podlega analizom w kategoriach lingwistycznych i formalnych. Stąd wielu autorów model ten nazywa teoretycznym. Skeptycyzmem lub teoriocentryzmem. Problem praktyki naukowej, faktycznych procesów realizacji zaleceń metodologicznych czy konkretnych działań wykonywanych w toku badania nie stanowi przedmiotu zainteresowania. Nauka jest traktowana jako obszar autonomiczny wobec jakichkolwiek zewnętrznych wpływów. Interesy i wartości niepoznawcze traktuje się przede wszystkim jako źródło zniekształceń. W konsekwencji, mimo pozostawania w pewnych związkach ze społeczeństwem, np. poprzez mechanizmy finansowania, naukę zasadniczo postrzega się jako niewinną, niezmąconą i zasadniczo poważną. Ewentualnie nauka spłacała się społeczeństwu poprzez wypracowywanie wiedzy aplikowanej do technologii, które z kolei generowały zyski i wzmacniały władzę. W centrum zainteresowania w modelach tradycyjnych jest więc wiedza, rozumiana jako zbiór przekonań prawdziwych i uzasadnionych. Oraz sposoby dochodzenia do niej. Z kolei, niewiedza jest traktowana jako kategoria oddzielna, często przeciwstawiana wiedzy, np. w kategoriach fałszywości i ignorancji. Za takim przekonaniem, Idzie założenie, że gdy zwiększa się poziom tego, co wiadomo, wówczas odpowiada mu spadek w tym, czego nie wiadomo. Ponadto, o ile niewiedza w nauce jest przypisywana niewystarczającemu poziomowi i wyrafinowania, o tyle niewiedzę w społeczeństwie postrzega się jako problem niewystarczającego dostępu lub nieadekwatnego zrozumienia wiedzy, co z kolei może zostać przezwyciężone dzięki edukacji. Jednocześnie przyrost wiedzy oznacza też rozpoznawanie nowych, nieprzebadanych jeszcze obszarów. Które mogą stanowić źródło nowych problemów badawczych, a w konsekwencji przyczyniać się do przekształcenia niewiedzy w wiedzę i kumulatywnego postępu nauki. Takie obszary niewiedzy Robert Merton nazwał zdefiniowaną ignorancją, Specified Ignorance. Według niego we współczesnej działalności naukowej nie wystarczy bowiem przyznać się do ignorancji, trzeba ją jeszcze dookreślić, co następuje, co następnie skutkuje ustanowieniem wartego uwagi problemu badawczego. Wiz ya, ya. Nauki jako efektywnie wypełniającej się luki w szeroko pojmowanej niewiedzy, rozwijającej się poprzez kumulatywny przyrost została zakwestionowana przez Kuna w jego powszechnie znanej pracy pod tytułem Struktura rewolucji naukowych. Z jego wizji nauki wynika, że badaniu nie podlegają wszelkie zidentyfikowane obszary niewiedzy, lecz tylko te, które są możliwe do selekcjonowania i zidentyfikowania. Z jednej strony paradygmat nauki normalnej wyjaśnia rzeczywistość, w takim stopniu, że budzi zainteresowanie naukowców z drugiej strony wyznacza do wyjaśnienia na tyle duży obszar niewiedzy, że umożliwia nowe odkrycia. Celem nauki normalnej nie jest bowiem poszukiwanie zupełnie nowych zjawisk, lecz uszczegółowianie, konkretyzowanie teorii za pomocą rozwiązywania łamigłówek. Jednak mogą pojawić się również takie problemy, które uporczywie nie poddają się rozwiązaniu w obrębie panującego paradygmatu. Anomalie są początkowo ignorowane lub dostosowywane do paradygmatu za pomocą hipotez ad hoc. Kiedy jednak zaczynają być postrzegane jako coś więcej niż po prostu kolejna łamigłówka, nauka wchodzi w fazę kryzysu. Zarówno w tradycyjnych modelach, jak i w kunowskim ujęciu nauki niewiedza jest pewnym obszarem, tymczasowo niekompletnej wiedzy, co ujawnia tylko jeden aspekt jej funkcjonowanie jako potencjalnego problemu badawczego na granicy wiedzy naukowej. Innymi słowy całość uwagi jest skierowana na granicę nauki poza którą znajduje się ignorancja. Ma ona wkrótce ustąpić wiedzy, która z kolei zostanie włączona w poszerzające się nieustannie granice nauki. Obraz dynamiki i relacji między wiedzą a niewiedzą uwzględnia tylko rolę tej pierwszej, podczas gdy niewiedza, która nie poddaje się badaniu, jest uznawana za nienaukową. Zmiana akcentów z rozważań nad charakterem i rolą wiedzy na charakter i rolę niewiedzy powoduje konieczność przemyślenia ich wzajemnych związków, a także związków pomiędzy nauką a społeczeństwem, kulturą, polityką, technologią. W dalszej części artykułu, niewiedza zostanie rozważona jako zjawisko społeczne, podlegające skomplikowanym procesom negocjowania i wytrwania. Z perspektywy konstruktywistycznej, na zakończenie zostanie poddana omówieniu kategoria niewiedzy jako aktywnie konstruowana, lecz zarówno przez ludzi, jak i nie ludzi, z perspektywy postkonstruktywistycznych studiów nad nauką i technologią. Podejścia konstruktywistyczne, naukowe kultury niewiedzy, tryb drugiej produkcji wiedzy i nauka postnormalna. W ciągu ostatnich dekad kwestie powiązań nauki i technologii oraz ich wpływu na życie codzienne ludzi, środowisko naturalne i globalną gospodarkę stały się coraz bardziej problematyczne z perspektywy opinii publicznej. Przede wszystkim zaczęto zwracać uwagę na konieczność do określenia rozmaitych niewiadomych i ryzyk, jakie wraz z ich rozwojem generują nauka i technologia. Ponadto pojawiły się poważne wątpliwości co do neutralności różnych gałęzi nauki, a wraz z nimi brak zaufania do rozwoju i zaleceń formułowanych przez naukowców. Trzy podstawowe poniżej przedstawione koncepcje naukowe kultury niewiedzy scientific cultures of non-knowledge tryb drugi produkcji wiedzy mode 2 knowledge production i nauka postnormalna postnormal science wychodzą właśnie z założenia o konieczności naświetlenia nowych relacji pomiędzy nauką, społeczeństwem, rynkiem i sferą zarządzania w politykach publicznych. Przyczynkiem do tak postawionego problemu jest fakt jednoczesnego generowania przez naukę wiedzy oraz niewiedzy, rozumianej szeroko, również ściśle powiązanej z kategoriami ryzyka i niepewności. Zwraca się w nich uwagę na fakt, że efektywne zarządzanie niewiedzą i jej skutkami wymusza porzucenie przekonania o autonomii nauki po to, aby każdy problem móc potraktować w sposób wszechstronny, uwzględniający doświadczenia z wielu sektorów i dziedzin, zanim nastąpi ich bardziej szczegółowe omówienie, zostaną przedstawione stawione ogólne ramy teoretyczne konstruktywizmu. Z Andrzejem Zybertowiczem przyjmuje, że konstruktywizm jest socjologiczną koncepcją wiedzy, której teza kluczowa brzmi: wiedza jest instytucją społeczną, stanowiącą odpowiedź na kryzys tzw. obiektywistycznego modelu poznania. Po pierwsze, w konstruktywizmie ma miejsce odejście od esencjalizmu i realizmu. Niewiadome, nie odzwierciedlają żadnej ukrytej rzeczywistości, ani w sposób obiektywny nie odnoszą się do istniejących podstaw wiedzy. Są one raczej produktem społecznym. Wytworzonym i podtrzymywanym przez ludzi i struktury społeczne. Po drugie, zwraca się uwagę na społeczne siły, które prowadzą do skonstruowania, reprezentowania i translacji niewiedzy. Jest ona zatem nie tylko osadzona w konkretnym kontekście, lecz również zmienna w czasie. Wreszcie dostrzega się, że niewiedza jest konstruktem złożonym o wielu różnorodnych cechach, które umożliwiają wyróżnienie jej typów, występujących w odmiennych okolicznościach i służących do innych celów. Zasadniczo podkreśla się jednak, że do osiągania rozmaitych zamierzeń w sferze życia społecznego konieczne jest zmobilizowanie zarówno wiedzy, jak i niewiedzy. Knowledge mobilization and ignorance mobilization. Naukowe kultury niewiedzy. Scientific cultures of non-knowledge. W koncepcji naukowych kultur niewiedzy zakłada się, że jeśli naukowcy z różnych dziedzin mają swoje style tworzenia wiedzy, wówczas można również mówić o odmiennych kulturach tworzenia, uzasadniania i komunikowania niewiedzy. Autorzy zmierzają się z tym samym z rozpowszechnionym przekonaniem, że niewiedza naukowa sama w sobie jest wolna od wartościowań, a zostaje upolityczniona dopiero w ramach rozmaitych procesów społecznych. Wręcz przeciwnie. Twierdzą oni, że naukowe kultury niewiedzy są konstruowane w ścisłym powiązaniu z określonymi wartościami i interesami. Zaś społeczne reprezentacje niewiedzy nie muszą wyrastać z naukowo dowiedzionych przekonań. W toku badań empirycznych w obszarze agrobiotechnologii i telefonii komórkowej autorzy stworzyli trzy typy naukowych kultur niewiedzy: zorientowaną na kontrolę, zorientowaną na złożoność i zorientowaną na konkretny przypadek. Są one zróżnicowane, ze względu na trzy wymiary świadomość niewiedzy, od całkowitego braku rozpoznania, przez problem nieznanych niewiadomych, aż pod do obszaru niewiedzy, stopień, do którego niewiedzę można powiązać z intencjonalnością aktorów społecznych, od niewiedzy całkowicie niezamierzonej do niewiedzy aktywnej, opartej na świadomej odmowie zapoznania się z jakimiś danymi, czasową stabilność i trwanie niewiedzy od czegoś, co tylko chwilowo nie jest znane i nie powoduje poważnych problemów, aż po coś całkowicie nieznanego i przez to niepodlegającego kontroli. To, co autorzy najmocniej podkreślają w swoich pracach, to konieczność wzięcia pod uwagę, że poszczególne kultury produkują odmienne rodzaje wiedzy i niewiedzy, a w konsekwencji nie mogą być oceniane wedle uniwersalnych osi naukowy-nienaukowy oraz miarodajny-niemiarodajny. Zatem należy brać pod uwagę, że niewiedza jest konstruowana, oceniana i komunikowana. Na różne sposoby przez równorzędnych aktorów, i nie można jej traktować wyłącznie jako neutralnego braku wiedzy. Natomiast w celu efektywnego zarządzania naukową niewiedzą należałoby zacząć wykorzystywać rozwiązania oparte na metodach deliberatywnych, które zapewnią według autorów przejrzystość i bezstronność w rozwiązywaniu problemów. Nauka postnormalna, postnormal Science. Najkrócej mówiąc, nauka postnormalna charakteryzuje się tym, że stawki w podejmowaniu decyzji oraz niepewność są wysokie, zaś rozróżnienie na problemy czysto naukowe i czysto techniczne zaciera się. Jak to określa w skrócie Jerome Rawec, fakty są niepewne wartości poddawane wątpliwościom stawki wysokie, a decyzje pilne. W związku z tym, do wypracowania rozwiązań w odpowiednich dla danej sytuacji, trzeba zaangażować wszystkie podmioty, których interesy są w niej splecione. Nawet jakość nauki nie jest już oceniana wyłącznie w łonie Wspólnoty naukowej, lecz właśnie w procesie poszerzonego recenzowania, Extended Peer Review. Podlega ona ewaluacji w szerokim gronie złożonym z naukowców reprezentujących inne dziedziny i amatorów w ogóle niezwiązanych z nauką. W pracy Scientific Knowledge and Its Social Problems, Rawec twierdzi, że dany fakt, aby stać się wiedzą, musi przejść proces rozszerzania, podobny do rozszerzania narzędzi, musi być postrzegany jako istotny dla problemów. W innych obszarach dociekań. W warunkach nauki postnormalnej poszerzenie wspólnoty naukowej umożliwia uwzględnienie różnorodnych kompetencji, doświadczeń i perspektyw. co w konsekwencji sprawia, że zmieniają się cele samej nauki. Następuje przesunięcie z odkrywania prawdy do tworzenia wiedzy dobrej jakości. Jednocześnie autorzy podkreślają, iż porzucenie prawdy jako nadrzędnej wartości w poznaniu naukowym nie oznacza, że produkty nauki przestaną być użyteczne. W nowych warunkach do zadań naukowca będzie należało rozpoznawanie niedookreśloności badanych problemów oraz ich politycznego uwarunkowania. Reasumując, Silvio Funtowicz i Jerome Ravec nie twierdzą, że nauka postnormalna ma Zastąpić wszelkie pozostałe typy dociekania naukowego. W tych obszarach, w których stawki podejmowanych decyzji są najwyższe, a jednocześnie występuje najwięcej niepewności, nauka postnormalna jest, według autorów, konieczna, aby zapewnić wysoką jakość badań. Tryb drugi produkcji wiedzy: Mode to Knowledge Production. Mode 1 i mode 2 Knowledge Production zwykle rozumie się jako dwa tryby powstawania wiedzy, w którym mają odpowiadać szersze zmiany społeczno-kulturowo-ekonomiczne i typy społeczeństw. W trybie drugim nauka traci swą względną homogeniczność i autonomię, a staje się coraz bardziej demokratyczna i rozproszona. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na nieustannie rosnące oczekiwania wobec nauki. Z jednej strony ludzie doceniają pozytywne zmiany związane z wprowadzeniem nowych technologii do życia, Życia codziennego. Z drugiej zaś rosnące nakłady na naukę przy jednoczesnym generowaniu przez nią ryzyka i niepewności, wynikającej z olbrzymiego przyspieszenia tempa zmian technologicznych, Rodzą coraz więcej wątpliwości co do zasadności utrzymywania nauki jako swoistej wieży z kości słoniowej. Procesy demokratyzacji przebiegają dwutorowo. Po pierwsze, ma miejsce reorientacja celów nauki z poznania jako celu samego w sobie na rozwiązywanie konkretnych problemów. Autorzy mówią o tak zwanym kontekście aplikacji, context of application, który jest wbudowany w każdy etap i aspekt procesu badawczego. Wyznacza całość otoczenia, w którym stawia się pytania badawcze, Wypracowuje metodologię, upowszechnia wyniki i określa zakres ich stosowalności. Po drugie, konieczne okazuje się wzięcie pod uwagę konsekwencji użycia danego rozwiązania. W tym przypadku autorzy wprowadzają. Pojęcie kontekstu implikacji, context of implication, oznaczającego, że w nauce trybu drugiego zdecydowanie bierze się pod uwagę również konsekwencje, jakie wytworzona wiedza będzie rodziła oddziałując na świat i ludzi. W procesach badawczych nowego typu na pierwszy plan wysuwają się zatem kwestie skuteczności działań i odpowiednich kompetencji zespołu, zaś afiliacje instytucjonalne czy standardy obowiązujące wewnątrz poszczególnych dyscyplin zostają uznane za drugorzędne. Jednocześnie autorzy wprowadzają pojęcie agory jako nowego miejsca, w którym powstaje wiedza charakterystyczna dla trybu drugiego. Definiują ją jako środowisko dostarczające problemów i ich rozwiązań, w którym ma miejsce kontekstualizacja produkcji wiedzy. Jest ono zaludnione nie tylko przez szeregi współzawodniczących ze sobą ekspertów oraz organizacje i instytucje, poprzez które wiedza jest generowana i przehandlowywana (traded), ale również rozmaite rozpychające się publiczności. Nowotny Gibbons i Scott twierdzą, że działanie w tak wysoce skontekstualizowanym otoczeniu może doprowadzić ostatecznie do wzmocnienia obiektywności wiedzy. Stanie się to właśnie poprzez pozbawienie nauki jej autonomiczności i ponowne połączenie ze społeczeństwem, które będzie sprawowało nad nią pewną kontrolę, jak również równoważyło presję polityczną i ekonomiczną. Chodzi o to, aby wiedza naukowa stała się na powrót wiarygodna poprzez zwiększenie jej wrażliwości na lokalny kontekst powstawanie takiej wiedzy, wiedzy społecznie ścisłej, socially robust knowledge jest postulowane i uważane przez autorów za możliwe w przyszłości. Podejścia postkonstruktywistyczne. Omawiane poniżej podejścia postkonstruktywistyczne są ściśle powiązane z szeregiem koncepcji z nurtu studiów nad wiedzą i technologią, z science and technology studies STS, przede wszystkim pracami Andrew Pickeringa Kristen Asdal, Karen Barat, Bruno Latoura i Josefa Rusa, a w literaturze polskiej omawianych m.in. przez Krzysztofa Arbiszewskiego, Łukasza Afeltowicza i Ewę Binczyk. Postkonstruktywizm charakteryzuje się krytycznym stosunkiem do tezy, głoszącej społeczne konstruowanie rzeczywistości. Polega on przede wszystkim na przyjęciu stanowiska a reprezentacjonistycznego, to znaczy odrzuceniu jakichkolwiek reprezentacji, niezależnie od tego, czy są one efektem odzwierciedlania świata, czy społecznego konstruowania. W miejsce nacisku na aspekty instytucjonalne i czysto dyskursywne pojawiają się praktyki laboratoryjne, rozumiane jako efekty działania zbiorowości i kolektywów w konkretnych materialnych kontekstach. Podkreśla się również ich niedookreśloność. Rezultat poznawczy powstający w laboratorium jest efektem majsterkowania, a więc stosunkowo przypadkowych decyzji czy prowizorycznych działań. Poza tym zachowuje się pewne intuicje realistyczne, które Bińczyk nazywa realizmem strywializowanym. Polega on na przyjęciu, że poznanie i działanie rozgrywa się w pewnym konkretnym, lokalnym, materialnym środowisku, w skład którego wchodzą otoczenie fizyczne, aparatura badawcza, instrumenty pomiarowe, urządzenia zapisujące badane substancje itd. Materialność wywiera aktywny wpływ na poznanie nie stanowi jedynie pewnego rusztowania czy ram organizacyjnych, kładzie się również nacisk na kolektywność działań naukowych, a tradycyjnie pojmowane wspólnoty naukowe zostają zastąpione przez tzw. kolektywy lub zbiorowości, w skład których wchodzą zarówno ludzie, jak i instrumenty badawcze, aparatura techniczna, elementy kontekstu kulturowego itd. Podsumowując słowami Ewy Bińczyk, oryginalność dyskutowanych tu stanowisk polega na tym, iż podejmuje się w ich ramach próby modelowania. Praktyk laboratoryjnych, jako zarazem 1. usytuowanych materialnie, gwarantujących skuteczność, 2. empirycznie niedookreślonych, co oznacza odrzucenie wygórowanych roszczeń epistemologicznych, reprezentacjonizmu, a także 3. zinstytucjonalizowanych podług standardów i kryteriów, które pozostają historycznie przygodne, oznacza to z kolei odsunięcie podstawowych przesądzeń esencjalizmu. Co więcej, koncepcje te zachowują pewnego rodzaju intuicje realistyczne. Praktyki laboratoryjne i fabrykacja faktów, sukces nauk laboratoryjnych. U samych podstaw zainteresowania prawami laboratoryjnymi w postkonstruktywizmie leży dążenie do uwzględniania specjalnej racjonalności, profesjonalizmu i praktycznego sukcesu nauki ściśle powiązanej z technologią. Okazuje się bowiem, że cała konstrukcja laboratorium, zasady jego działania, wyznaczane możliwości i ograniczenia, a także charakter praktyk laboratoryjnych służą osiąganiu sukcesu. Laboratorium jest zrozumiane jako specyficzna przestrzeń tworzenia faktów i wiedzy w toku działania. Jest ono traktowane jako fizyczne miejsca, przede wszystkim obszar przekształceń pomiędzy naturą a światem społecznym. Specyfika nauki nie bierze się z jej kognitywnych, społecznych lub psychologicznych własności, lecz tkwi w szczególnej konstrukcji laboratoriów, która pozwala odwracać skalę zjawisk, aby rzeczy stały się zrozumiałe, readable, a następnie zwiększyć częstotliwość testów, pozwalając na popełnienie i zarejestrowanie wielu pomyłek. Podstawowymi procesami zachodzącymi w laboratorium są standaryzowanie i wyjmowanie z kontekstu wybranych fragmentów badawczego obszaru. Dzięki wypreparowaniu fragmenty stają się poznawalne. Jak określa Allatur. Naukowcy nie formułują sądu bezpośrednio o przedmiocie swoich badań. Natura jako taka jest zbyt złożona i chaotyczna, aby można było ustalać wzorce jej funkcjonowania na podstawie jej bezpośredniej obserwacji. Jeśli naukowcy chcą stwierdzić coś o świecie, winni poddać przedmiot badań wielokrotnym przekształceniom, w wyniku których mają do czynienia nie z fragmentem przyrody, lecz z pewnymi zapisami zjawisk, innymi preparatami, skanami, grafami. Podobnie, trzeba podkreślić, że kluczowe znaczenie w rozumieniu sukcesu laboratoriów mają czynniki pozaludzkie. To właśnie odpowiednie wyposażenie, narzędzia pomiarowe, wykorzystywane substancje i cechy otoczenia fizycznego ułatwiają standaryzację procedur, zapewniają precyzyjność i powtarzalność bez ponoszenia dużych kosztów, a przede wszystkim poszerzają kompetencje poznawcze badaczy. Z kolei pickering Ujmuje praktykę naukową jako nigdy nie sieć wzajemnych zależności pomiędzy podmiotowością ludzką i nieludzką tzw. taniec podmiotowości. Co więcej, często kolejne podejmowanie przez naukowca decyzje są oparte na dość przypadkowych kryteriach, niekoniecznie wynikających z jakichś nadrzędnych teorii. Jego działania przypominają majsterkowanie, które można określić jako fizyczne, najczęściej manualne manipulacje próbkami, narzędziami i aparaturą eksperymentalną w celu uzyskania niezawodnie działających i reprodukowanych układów. Polega ona na wypróbowaniu różnych konfiguracji materiałów i technik, czemu niekoniecznie musi towarzyszyć umysł, namysł teoretyczny. Zwykle przeciwności pojawiające się w toku badania są postrzegane jako ograniczenia, constraints czyli jakiś zewnętrzny warunek społeczny, instytucjonalny, techniczny, naturalny, który obiektywnie ogranicza i wyznacza kierunki badania naukowego. Pickering natomiast odżegnuje się od tego ujęcia, w którym związek pomiędzy praktyką naukową a jej przedmiotami, a także otoczeniem i kontekstami kulturalnymi i instytucjonalnymi jest statyczny. Zamiast pojęcia ograniczenia wprowadza on pojęcie oporów – resistances, które są niepowodzeniami w próbach uchwycenia podmiotowości w działaniu. W takim ujęciu praktyka naukowa składa się z performatywnych splotów tymczasowo występujących oporów oraz ciągłych wysiłków zmierzających do ich przezwyciężania np. poprzez zmiany celów i zamierzeń badania – w konsekwencji produkty naukowe postrzega się również jako końcowy etap procesów selekcji i ugruntowania nie są one ani wyłącznie społecznymi konstruktami, ani materialnymi całościami, ani artefaktami czysto dyskursywnymi. Mają natomiast charakter performatywny, są selektywnie wykrawane z rzeczywistości, a następnie stabilizowane w toku kolejnych translacji dokonywanych przy pomocy maszyn i instrumentów. Na czym ma ten sukces nauk laboratoryjnych polegać i czym można go zrozumieć w kategoriach rozwoju nauki? Sukces nauki w podejściach postkonstruktywistycznych w żadnym wypadku nie oznacza postępu w sensie kumulowania kolejnych porcji wiedzy, pozwalających na coraz lepsze poznanie świata i jego kontrolowanie. Wręcz przeciwnie, sukces nauki to ustabilizowanie wytworzonego faktu naukowego oraz panowanie nad wyizolowanym fragmentem świata, a nie kontrola nad przyrodą jako taką. W istocie chodzi o umiejętność wyjmowania z kontekstu delokalizacji, dzięki której materiał badawczy podlega manipulacjom w laboratorium, a także o zbudowanie takiego środowiska poza laboratorium, w którym dany artefakt może funkcjonować. Pytania o wiedzę w postkonstruktywistycznej wizji technonauki. W postkonstruktywizmie nie jest rozumiana w kategoriach twierdzeń czy teorii, wiedza, ani pu jako punkt wyjścia dla. Ustanowienia problemu badawczego ani jako czynnik decydujący w wyznaczaniu kolejnych kroków w badaniu, ani jako cel czy rezultat badań. Natomiast olbrzymią rolę przypisuje się wiedzy o charakterze niezdaniowym, wiedzy ucieleśnionej i usytuowanej. Zgodnie z intuicjami enaktywizmu, w którym podkreśla się znaczenie ucieleśnionego poznania. Koncepcję rozszerzonego umysłu i rozproszonego, usytuowanego poznania. Poznanie jest rozumiane jako rozgrywające się nie tylko w ludzkiej głowie, ale raczej w całym ciele i rozproszone poprzez wchodzenie w interakcję z kontekstem materialnym, społecznym, kulturowym. Peter Welling pisze, że w w postkonstruktywizmie wiedza jest skutkiem i wynikiem usytuowanych praktyk, tylko sztucznie i częściowo może zostać od nich oddzielona. Jest znacznie mniej przejrzysta i bardziej niejednoznaczna, otwarta na rozmaite interpretacje, bardziej niż to było dostrzegane w racjonalistycznych ujęciach filozoficznych. Z kolei Joseph Ruse twierdzi, że przypisywanie komuś wiedzy jest raczej charakterystyką pewnej sytuacji. W której znajduje się podmiot, wiedzieć czy znać jakieś teorie lub naukowe koncepcje, to znaczy sprawnie, kompetentnie uczestniczyć w dyskursywnych praktykach łączenia tych teorii i koncepcji z innymi modelami teoretycznymi oraz lub zjawiskami w rzeczywistości. Innymi słowy, wiedza nie jest pojmowana w kategoriach posiadania lub własności jednostek czy grup społecznych, np. przykład wspólnot naukowych. Ponadto wiedza jest osadzona w działaniach, praktykach naukowych, które nie mogą zostać Sprowadzone do zachowań poszczególnych aktorów społecznych, np. badaczy, a muszą odnosić się do materialnych konfiguracji świata. Podkreśla się tu ujęcie praktyk naukowych w kategoriach tymczasowości i performatywności. Jak pisze Welling, spośród wszystkich cech, jakie nadaje się performatywności, najbardziej widoczna to nastawienie antyesencjalistyczne. Nie skupia się ona na rzeczach w sensie substantywnym, a raczej na tymczasowych skutkach poczynań i performansów, zachowań. W niektórych koncepcjach o nastawieniu postkonstruktywistycznym rezygnuje się w ogóle z używania pojęcia wiedzy, zwłaszcza w odniesieniu do rezultatu praktyk laboratoryjnych. Termin nauka zostaje zastąpiony przez technonaukę, której poznanie jest konceptualizowane hmm, przede wszystkim jako skuteczne działanie, a nie dochodzenie do prawdy. Bińczyk definiuje technonaukę następująco. Zinstytucjonalizowane obszary praktyk zbiorowych mających na celu poszukiwanie skutecznych rozwiązań, a przy tym zależnych od infrastruktury organizacyjno-materialnej, Laboratorium. W istocie między praktykami laboratoryjnymi naukowców a praktykami inżynierów, przedstawiciele nurtu STS nie dostrzegają większych różnic. W obu przypadkach chodzi o podniesienie poziomu przewidywalności zjawisk i uzyskanie stabilnej kontroli nad wybranymi obszarami otoczenia, próbując rozwiązywać wybrane problemy teoretyczne i praktyczne, naukowcy walczą o to, aby udało się powtórzyć eksperyment, co stanowi jedno z najważniejszych kryteriów sukcesu badawczego. Na Natomiast inżynierowie próbują budować działające, skuteczne artefakty. W odniesieniu do obu wymienionych wyżej sfer wyprowadza się zatem jednolite określenie technonauki. Pytania o niewiedzę, nierozpoznania i niewiadome niewiadomych, a technonauka. Zgodnie z przedstawionymi założeniami, tworzenie wiedzy z perspektywy postkonstruktywizmu to proces ciągłego przeplatania się wiedzy z niewiedzą, pytań z odpowiedziami, kolejnymi pytaniami, faktami, które są ustalane i modyfikowane w ciągłej interakcji pomiędzy aktorami. Niewiedza nie może być więc jedynie kwestią braku, nieposiadania czy źródła kumulatywnego postępu związanego z ciągłym przesuwaniem granic poznania, tak jak to zostało przedstawione powyżej. To nie ustalenie zakresu niewiedzy, a zwłaszcza nie na podstawie jakiejś teorii, stanowi o ustaleniu problemu badawczego. Lecz szereg czynników w charakterze pragmatycznym, społecznym, kulturowym itd. Podobnie trudności, które pojawiają się w toku badania, są ściśle związane z aktywnym przekształcaniem wybranych fragmentów rzeczywistości, a nie wynikają z jakichś luk w wiedzy rozumianej. Propozycjonalnie, zdaniowo. Problem niewiedzy można w przypadku postkonstruktywizmu rozpatrywać w kategoriach konsekwencji usytuowanych materialnie i społecznie, praktyk badawczych. Często jest to niewiedza nierozpoznana, unrecognized non-knowledge, lub tzw. nieznane, niewiadome, unknown unknowns. Czyli sytuacje, w których nauka nie jest w stanie przewidzieć skutków swego oddziaływania, lub nawet nie wie czego nie wie. Charakteryzują się one lokalnym usytuowaniem z materialnych kontekstach, ścisłym powiązaniem z tymczasowymi, nieprzewidywalnymi uwarunkowaniami, jak opisuje to Welling, tak rozumiana niewiedza nie jest obserwowalna w zachowaniach ludzkich czy rozpoznaniach dokonywanych w zbiorowościach, ani nie poddaje się sprowadzeniu do abstrakcyjnych teorii. Nie można jej też dookreślić poprzez operacje czysto językowe. Jest za to zakorzeniona w lokalnych praktykach badawczych i możliwa do zidentyfikowania wyłącznie poprzez aktywne oddziaływanie na świat. Dostrzega się też, że nie każdy rozpoznany obszar niewiedzy jest poddawany badaniom, to znaczy pewne trudności, problemy i luki są świadomie przez naukowców obchodzone, pomijane w imię realizacji założonych celów. Trzeba podkreślić, że w postkonstruktywizmie akcentuje się również kwestie niepewności w wyprowadzaniu efektów praktyk laboratoryjnych poza samo laboratorium. Chodzi zarówno o eksplorowanie eksportowanie wszystkiego, co było niejasne i niedookreślone w samym procesie badawczym, jak również samego produktu tego procesu. A finalnie także o problem niemożności pełnego zapanowania nad fragmentem rzeczywistości, do którego produkt ten jest wprowadzany. Okazuje się, że w ujęciach postkonstruktywistycznych można odnaleźć dość silne sprzężenie wiedzy z niewiedzą, które skutkuje brakiem możliwości w pełni skutecznego przewidywania co do zachowania się danego produktu nauki laboratoryjnej w rzeczywistości. Kategoria niewiedzy, dotychczas ciesząca się stosunkowo niewielkim zainteresowaniem filozofów i badaczy, jest co najmniej równie problematyczna co pojęcie wiedzy, stanowiące z kolei niemalże centralny punkt zainteresowania rozmaitych dziedzin naukowych i opinii publicznej. Warto zwrócić uwagę choćby na fakt, że ta pozorna neutralność i drugorzędność niewiedzy jest sama w sobie związana z określonym neopozytywistycznym ujęciem nauki i wiedzy. W pozostałych podejściach, konstruktywizmie i postkonstruktywizmie, to co jest uznawane za wiedzę, a w modelu tradycyjnym nie spełnia nawet kryteriów prawdziwości czy możliwości udowodnienia, a w konsekwencji stanowi przykład niewiedzy, właśnie. Wydaje się więc, że zasadniczy problem z kategorią niewiedzy wynika właśnie ze ścisłego powiązania kategorii wiedzy i niewiedzy. Nie są one oddzielne, ani nawet możliwe do oddzielenia. Wniosek ten odnosi się zarówno do filozofii, jak i praktyki życia społecznego. Kwestia niewiedzy musi być wpisana w ogólną tendencję zacierania tradycyjnych granic we współczesnym świecie. Być może wówczas będziemy zdolni do zdiagnozowania jej. Znaczenia dla rozwoju nauki i społeczeństw. Pozostaje pytanie, czy filozoficzne odrzucanie wszelkiego rodzaju dualizmów pomiędzy ludźmi i nieludźmi, podmiotem i przedmiotem, naturą a kulturą, prowadzi do jakichkolwiek wniosków istotnych z punktu widzenia życia publicznego, a przynajmniej czy nie skutkuje zanikiem swoistości nauki zarówno w sensie poznawczym, jak i instytucjonalnym. Bardzo dziękuję.